Ale teraz, drodzy Państwo, przenosimy się do polskiej polityki, ponieważ jest już z nami gość na Skype'ie, Marek Sawicki, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, wiceprzewodniczący klubu. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam serdecznie ze Środkowego Podlasia w województwie mazowieckim. Tak jest, z miejscowości Sawice, nomen omen. Nie, z miejscowości Sokołów Podlaski. A, myślałem, że... w Sokołowie. Myślałem, że w domu, że w domu pan... No tak, dyżur poselski, tak. Praca w re. No to a propos pracy. Panie pośle, w piątek na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt, który pani minister do spraw równości Katarzyna Kotula nazwała projektem rządowym dotyczącym związków partnerskich, rejestrowanych związków partnerskich. Pytanie krótkie. Krótka odpowiedź. Czy PSL ten pomysł, ten projekt poprze? Nie interesuje mnie stanowisko PSL-u w tej sprawie, dlatego że jak pan przejrzy nasz statut, to w kwestiach dotyczących i spraw światopoglądowych, i spraw związanych z religią, PSL nie zajmuje stanowiska i PSL nie wyznacza decyzji i podporządkowania dyscypliny dla swoich polityków, zarówno na poziomie krajowym, jak i na poziomach. No tak, bo w światopoglądowych projektach nie macie dyscypliny, ale z drugiej strony wasza umowa koalicyjna mówi, że w przypadku projektów rządowych ta dyscyplina ma obowiązywać. To będzie jakiś punkt ewentualnego sporu między wami a koalicjantami? Ja czekam na projekt rządowy, bo na razie jest projekt pani minister Kotuly, który będzie miał normalny cykl uzgodnień międzyresortowych i także społecznych. I po tych uzgodnieniach, jak wróci na Radę Ministrów i Rada Ministrów go przyjmie, to być może w takim zakresie, jak niedawno jeden z projektów, gdzie czterech ministrów Lewicy zgłosiło zdanie odrębne. Ja nie mówię, że tak będzie w przypadku ministrów Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale oczywiście jako poseł, jako Marek Sawicki czekam na ostateczną wersję tego projektu. No właśnie, no to jako poseł, jako Marek Sawicki, projekt, który jest w tym kształcie, czyli nie ma w nim mowy o równości małżeńskiej, o zrównaniu związków partnerskich z małżeństwem, nie ma w nim też adopcji dzieci, no ale jest zawierany taki... A pozostała reszta jest tak naprawdę związkiem małżeńskim, więc niech mają odwagę posłowie Lewicy zrobić to, o czym mówią także w różnych programach, gdzie wtedy nie wstydzą się, jeśli występują pojedynczo, powiedzieć, że ich celem jest równość małżeńska, ich celem jest ostatecznie czyli za adopcja takim dzieci. Projektem pan jako poseł Marek Sawicki, nie jako otóż, klub PSL, pan ręki nie podniesie. Otóż panie redaktorze, ten projekt jest projektem niekonstytucyjnym, bo w konstytucji mamy małżeństwa, a nie związki partnerskie. Jak pytam autorów tych projektów, a przecież one nie są nowe, to są projekty, które w moim stażu parlamentarnym pojawiają się zawsze w okolicach Wszystkich Świętych i Bożego Narodzenia i one wracają jak bumerang, to tam chodzi o to, że trzeba dać jakąś formułę zawarcia związku partnerskiego jako małżeńskiego na próbę, bo ludzie nie chcą zawierać związków małżeńskich. Więc dajmy im szansę zawrzeć związku na próbę. Drugie pytam się, no ale po co ten związek na próbę? No bo wtedy łatwiej jest o rozwód. Więc ja jestem ciekawy, kiedy wszystkie elementy małżeństwa zostaną wpisane poza tymi dwoma, które pan wymienił na początku do związku partnerskiego, czy rozejście będzie wiązało się z rozwodem, czy tylko deklaracją woli dwóch stron? A co z podziałem majątku, a co z odpowiedzialnością za dzieci? Czy to już nie będzie podlegało, że tak powiem, normalnej rozprawie rozwodowej? To są wszystko sprawy, które stawiają ogromne znaki zapytania i oczywiście to jest dyskusja, która, tak jak powiedziałem, w mojej ocenie trwa już wiele lat i szybko się nie skończy. No dobrze, to pańskie stanowisko w tej sprawie już znamy, jest ono jasne i czytelne. No to a propos związków małżeńskich, ale takich politycznych. Pana kolega z klubu, poseł Jarosław Rzepa, mówi, że tak sugeruje, że projekt pod tytułem Trzecia Droga, czyli mariaż polityczny Polski 2050 i PSL-u, dotrwa do wyborów prezydenckich, a potem się skończy. I poseł Rzepa mówi tak, że tak jak w małżeństwie muszą dwie strony chcieć i dwie strony muszą walczyć, to która strona tutaj nie chce walczyć i nie chcę chcieć? Proszę pytać posła Rzepy, bo ja powiem, nie mam takich zdolności, żeby wejrzeć w jego myśli. Mało tego, nie mam tej zdolności proroczych, żeby powiedzieć, co będzie po wyborach prezydenckich. Ale pan też tak przeczuwa, a pańskim zdaniem przetrwa koalicja PSL-u i Polski 2050 po wyborach prezydenckich? Czy tutaj się pan zgadza z posłem?
ona ma szansę trwać tylko wtedy, kiedy będzie utrzymana jakakolwiek spójność programowa w podstawowych kwestiach. A dziś widzimy, że chociażby w takiej sprawie jak podejście do spraw budownictwa już zostaliśmy poróżnieni, bo pierwotnie w programie zapisaliśmy wsparcie wielokierunkowe. Teraz już widać wyraźnie, że Polska 2050 opowiada się tylko za drogą budownictwa socjalistycznego, państwowego na tani wynajem, bo rzekomo firmy, państwo ma swoje firmy i te firmy lepiej niż podmioty prywatne zarządzają majątkiem i zbudują taniej. No więc tu już jest między nami różnica, bo mówimy, że musi być wsparcie wielokierunkowe, więc i na wynajem, i na budownictwo społeczne, i także na budownictwo indywidualne, i także na własnościowe, zbiorowe. Więc państwo powinno zadbać o szeroką propozycję dla oczekujących na mieszkania. Coś trzeba zrobić z tym ponad milionem pustostanów nowo wybudowanych, których właściciele nie chcą dać pod wynajem. Więc te problemy trzeba rozwiązywać razem. Tu już widać, że Polska 2050 nie jest tym zainteresowana. No i tak jak pan zauważa w kwestiach chociażby światopoglądowych, Polska 2050 jest bardziej na lewo nawet od Platformy Obywatelskiej. Próbuje w tej chwili licytować się z lewicą, więc pewnie tu są różnice. Natomiast mam nadzieję, że jeszcze wybory prezydenckie i wspólna kampania ewentualnie sprawi, że powrócimy do spójnego, wspólnego działania. No właśnie, więc ale ja pan, pan by ten, skoro już trzymamy się tej nomenklatury, tych metafor małżeńskich, pan by ten związek jeszcze próbował ratować, czy to już jest takie wygaszanie, żeby dotrwać? W którym miejscu bardziej jesteście? Ja bym, panie redaktorze, był bardzo daleki od oceny, że ten związek wymaga ratunku. Dlatego, że nam przed chwilą sam pan to powiedział, że się bardzo różnicie w różnych sprawach. Nie, są różnice. A to przecież i nawet w małżeństwie najlepiej ułożonym są różnice. I właśnie na tym polega cała istota współpracy, że trzeba rozmawiać i trzeba się dogadywać w sprawie także tych różnic. Jedni muszą ustąpić jednym, drudzy muszą ustąpić drugim. Ale pokazaliśmy i w wyborach parlamentarnych, i w wyborach samorządowych, że wspólnota oznacza siłę, więc stworzyliśmy silną dzisiaj grupę parlamentarną, bo w Sejmie, przypomnę, mamy 63 posłów, w Senacie chyba 7 czy 9, więc to jest naprawdę spora grupa parlamentarzystów i bez trzeciej drogi dzisiaj jakiekolwiek decyzje koalicji 15 października nie są możliwe, więc ja bym tutaj tego projektu nie przekreślał, tym bardziej, że funkcjonujemy w warunkach koalicyjnych nie tylko w ramach trzeciej drogi, ale całej koalicji 15 października i trzeba się przyzwyczaić do tego, że w koalicji są różnice i o tych różnicach trzeba rozmawiać, trzeba je docierać. Sprawy, które nas łączą, powinniśmy realizować zdecydowanie szybciej. Sprawy, które możemy uzgodnić, to powinniśmy nawzajem wykazać sobie dużo cierpliwości i czasu, żeby je uzgadniać. A w sprawach, których się różnimy, nie powinniśmy występować przeciwko sobie. To jest zasada funkcjonowania dobrej koalicji, jaką ja rozumiem przynajmniej od roku 89. Panie pośle, to jeszcze na koniec. PSL będzie bez swojego kandydata na prezydenta. Mówię tu swojego, nie wspólnego z Polską 2050, tylko konkretnie bez kandydata panie z PSL-u. Redaktorze, zapewniam pana, że PSL będzie ze swoim kandydatem. Jeśli nawet będzie to wspólny z Polską 2050, to będzie to także kandydat PSL-u. Więc proszę nie sugerować, że PSL, że tak powiem, rezygnuje z wyborów prezydenckich. Nie. Będziemy je prowadzili, będziemy aktywni. A czy to będzie wspólny kandydat z Polską 2050, czy to będzie inny kandydat? Tego jeszcze nie wiem, bo wszystko dzisiaj jest możliwe. Dzisiaj nawet wspólny kandydat Wielkiej Koalicji Demokratycznej jest możliwy, wszakże pod warunkiem, że pewne rzeczy zostaną wspólnie uzgodnione. I z drugiej strony oczywiście tej koncepcji ja jestem przeciwny. Uważam, że w pierwszej turze wyborów ważne środowiska polityczne powinny wystawiać swoje. Każdy swojego. Ale to znaczy, że waszym kandydatem będzie Szymon Hołownia? To jest już jakby przesądzone? Czy to jest, czy pan się skłania ku takiemu? Ja jeszcze nie słyszałem pełnej deklaracji, czy istotnej deklaracji Szymona Hołowni, że tak on w tych wyborach wystartuje. Więc
wstępnie ma nasze poparcie, ale my nie wykluczamy także poszukiwania innych kandydatów i te rozmowy, te dyskusje, te prace nad wyłonieniem kandydata trwają, bo niewykluczone, że inny kandydat niż Szymon Hołownia może uzyskać szerokie poparcie i Polski 2050, i Polskiego Stronnictwa Ludowego, i także być może innych środowisk politycznych. To może prawybory trzeba zorganizować, jeszcze, takie jak zamierza Prawo i Sprawiedliwość. Co pan na to? Panie redaktorze, powiem panu, że akurat nie namówi mnie pan do tego, żebym ja jako człowiek PSL-u wzorował się na Prawie i Sprawiedliwości. No zresztą, pan, to może pan, rzeczy, może pan na demokratach albo republikanach, na amerykańskich wzorcach, to nie trzeba z PiSu czerpać. Oni wiele rzeczy może pan zapowiadali, zostawił. A nie realizowali, więc z tymi prawyborami będzie tak samo jak z elektrykami Izery czy mieszkaniami pana Mateusza Morawieckiego. Marek Sawicki, wiceprzewodniczący klubu PSL Trzecia Droga, był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.